Witajcie, drodzy kochani. Ja chciałem w dzisiejszym programie wydać opinię, moją opinię na temat hipnozy. Otóż pewne choroby można leczyć hipnozą. Z tym bym się zgodził. Ale również hipnozę wykorzystują pewni panowie i pewne kobiety również, ale więcej jest mężczyzn, którzy po prostu hipnotyzują swoje ofiary, swoją energią, swoim jakby donem, który posiadają. Niekiedy to są pewni szamani, niekiedy są jacyś panowie guru i hipnotyzują swoje ofiary, mając za tym pewne pobudki, które nie są zbyt czyste. Czyli po prostu hipnotyzują osoby, żeby ją albo ją wykorzystać pewną osobę seksualnie, albo żeby wziąć jej pieniądze, albo by oszukać daną osobę, też używają hipnozy. Ja dodam, że hipnozy wykorzystują ludzie z tej cywilizacji, jak również istoty, które są tutaj sfiltrowane, wymieszane z naszą cywilizacją. Również istnieją różnego rodzaju cywilizacje, które są tutaj wymieszane. Także, by chronić się przed hipnozą, drodzy kochani, jeszcze raz wrócę do azurytu. Azuryt, właśnie to jest ten kamień, taki niebieskawy. On nie tylko, że chroni nas przed, właśnie tu po kamerę pokażę, żebyście się przyjrzeli. To jest właśnie azuryt, ale również będzie nas chronił przed wszelkiego rodzaju negatywnymi energiami, ponieważ azuryt również ma takie właściwości, dzięki którym możemy mieć wizję przyszłości, możemy po prostu się połączyć z duchem najwyższym i mając wgląd w przyszłość. Jak również daje nam szansę na szczęście na przyszłość. Noszenie azurytu daje nam po prostu szczęście, które w przyszłości się zamanifestuje. To jest właśnie azuryt. Także, drodzy kochani, jeżeli chcecie się chronić efektywnie przed hipnozą różnych panów, tak zwanych guru, tak zwanych szamanów, którzy w tej chwili obfitują w Europie Zachodniej, no to jak najbardziej polecam właśnie noszenie azurytu, bo ten azuryt spowoduje, że nikt was nie będzie mógł zahipnotyzować. To jest właśnie azuryt. Ja tak proponowałbym 3 takie kamyczki nosić ze sobą. Właśnie takiej wielkości. 3 kamyki takiej wielkości powodują, że już praktycznie żadna osoba nas nie może zahipnotyzować, nie może nas zwieść. Ja dodam, że były pewne historie, o których mi ktoś opowiadał, które pochodziły z północnej Afryki, właśnie, że nie tylko z Afryki, ale również w Indiach, że były pewne grupy ludzi, którzy byli bardzo mocni mentalnie i potrafili zwieść danego wędrowca, daną osobę, która pojawiła się na ich drodze. I po prostu mieć taką osobę, przejąć ciała subtelne takiej osoby, mieć taką osobę jako swojego niewolnika, jako takiego zombie, który po prostu pracuje dla nich, ale również używali hipnozy po to, by zwieść osoby, by je po prostu okraść. Normalnie w świecie po prostu obrabować. Właśnie też takie osoby używały hipnozy. Ja dodam, że w Europie również były jednostki w historii Europy, które miały silną wolę, dużo siły mentalnej i też potrafiły hipnotyzować innych ludzi. I robić z ludźmi, co im rzemnie się podoba. Ja przestrzegam was przed takimi ludźmi, ponieważ są takie jednostki, niestety są wśród nas, które znają się bardzo dobrze na hipnozie i by po prostu ja bym radził po prostu unikać takich osób, nie mieć kontaktu z osobami, które bardzo dobrze znają się na hipnozie, bo po prostu mogą zrobić nam krzywdę. Może to być krzywda, która jest na jeden moment, że jesteśmy po prostu okradzeni albo zwiedzeni w kierunku jakiejś sekty, w kierunku jakiejś grupy, która jest po prostu niedobra. Albo możemy być totalnie przejęci przez wiele, wiele lat pod wpływem hipnozy jakiegoś guru, który po prostu nas manipuluje przez długi okres czasu i wykorzystuje. Także, drodzy kochani, nic lepszego jak zaopatrzyć się po prostu w azuryt. I mieć azuryt w kieszeni, mieć azuryt przy sobie i ten azuryt spowoduje po prostu naszą ochronę przed tego rodzaju rzeczami, jak właśnie przejęcie ciał subtelnych, a jak również wykorzystanie dzięki hipnozie. Także hipnoza ma swoje dobre strony, jak również swoje złe strony. Hipnozą można leczyć ludzi, pomagać, jak również można bardzo zemścić się na drugim człowieku.
Także to by było na tyle. Na linku pod YouTube'em zamieściłem link do naszych aukcji. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do widzenia.